To długa historia. Trzecia odsłona serii Gothic była pełna niezrealizowanych projektów. Można powiedzieć, że na tamten czas najambitniejsze dzieło studia Piranha Bytes, gdzie miały być nowe mechaniki, nowy silnik, nawiązania do mitologii nordyckiej i wierzeń ludowych, nie wyszło tak pięknie, jak to było zakładane. Wiele pomysłów zostało porzuconych, a część została zaimplementowana naprawdę kiepsko. Dużo elementów zostało porzuconych już na etapie planowania. Asasyni w koncept artach mieli nosić azjatyckie czapki Nonela, które miały pasować do ich subkultury i mieczy asasynów wzorowanych na japońskich katanach. Porzucono zostało dużo hełmów, pancerzy, choć patrząc na to, jak wyglądały na koncept artach, to może i dobrze. Są jednak rzeczy, które zaimplementowano tragicznie, a są rzeczy, z których twórcy na szczęście się wycofali. Sępy. To jest przykład właśnie zaimplementowania do gry elementu, który na całej linii nie działa. Wielu z was może pamiętać, bądź już na szczęście wyparliście to z pamięci, ale w oficjalnej wersji Gothica 3 piranie do Gothica dodały sępy. Pierwsze wersje były przeklęte. Pomijając, że w tamtym okresie najmocniejszym przeciwnikiem w grze przez cały czas był wilk, gdyż atakował nas tak szybko, że nie mogliśmy ani uciec, ani skontrować, to mieliśmy przyjemność spotkania kilku absolutnie zepsutych sępów na przełęczy do Warantu. Nie miały możliwości chodzenia i latania, a raczej takowej animacji, więc niczego nieświadome. Szurały po ziemi, udając niewiniątko. Nie dało się ich zastrzelić przez bronie dystansowe. Najskuteczniejszą opcją było użycie broni białej. Poprawił to dopiero patch 1.7.5, który usunął je całkowicie z gry. Na szczęście, bo niesamowicie raziły w oczy. Wierzchowce, czyli temat bardzo często poruszany jako przykład ciekawego konceptu, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Były bowiem próby przywrócenia tych koni przez moderów. Na szczęście to się nie powiodło. Na dobrą sprawę świat Gothica 3 jest bardzo skondensowany. Miasta i osady są bardzo blisko siebie. To głównie eksploracja terenów po drodze wydłuża nam czas podróży. Dodatkowo, do każdego miejsca mamy albo jeden, albo dwa teleporty, przez co szybka podróż jest tutaj zawsze pod ręką. Nie wiem, z czego wynikała potrzeba stworzenia wierzchowców, gdyż początkowo miały być konie. Trakty pomiędzy osadami są szerokie. Jest dużo pustych przestrzeni oraz oczywiście duża odległość między budynkami. To wszystko umożliwiałoby swobodne przemieszczanie się końmi po mapie. Według słów twórców, konie nie zostały dodane przez ograniczenia technologiczne i brak czasu. Okazało się bowiem, że stworzenie wierzchowców, które poruszają się w miarę realistycznie i swobodnie, a do tego główny bohater miałby mieć możliwość walki z wierzchowca, końcowo przerasta nie tyle co ekipę, tyle co silnik, więc projekt koni odrzucono. Wracając do tych teleportów, to z tego co czytałem, to pierwotnie albo nie miało ich być wcale, albo miały być ograniczone, a poszerzono ich ilość właśnie porzucając konie w obawie o backtracking, którego miało być sporo w tej grze przez, oczywiście, rozmiar mapy. Końcowo według mnie dobrze, że pozostali przy teleportach. Mimo, że wyglądałem jak pieprzony tamburyn, to teleportacja jest chociażby znana nam dobrze z innych części. Więc zdecydowano się na ten ruch, który pasuje do serii. Pomijając konie, jednym z prototypowych wierzchowców miał być ten stwór. To coś zostało później bagiennym topielcem, a wyczytać to możemy w artbooku. Stworzenie to miało być początkowo tylko wariacją topielca, z dodaniem do niego głowy rekina. Skoro model był zatem gotowy, a z wierzchowców zrezygnowano, to zostały one dodane właśnie w regiony bagienne, jako inna rasa topielca. Smoki. Jak sami pamiętacie, sprzed laty tworzyłem film o smokach w Gothicu 3. Muszę jednak się zreflektować i trochę pożalić. W Gothicu 2 walczyliśmy z potężnymi smokami. Wielkie, magiczne bestie wypełniające misję samego Beliara. Bestie zwykle okrutne i wytrzymałe. Sieją spustoszenie w całej górniczej dolinie, a wprawiają w osłupienie i strach każdego człowieka, który albo ich widział, albo o nich słyszał. Smoki zostały zaimplementowane i stworzone w Gothicu 3 przez inicjatywę Michaela Hoga,
zostały dodane do zawartości pełnej wersji de facto w ostatnich miesiącach prac. Z powodu mocno ograniczonych zasobów przy końcowych fazach produkcji, smok to nic innego jak potwór, który w artbooku nazywany jest po prostu tyranozaurem. Model tego dinozaura został wzbogacony tylko o atak kulami ognia oraz oczywiście zostały dodane mu skrzydła oraz parę rogów. To już znak, że smoki zostały dodane trochę na siłę. Oczywiście większość z nas kojarzy, jakie problemy przechodziło studia Piranha Bytes podczas tworzenia Gothica 3, zwłaszcza pod koniec fazy produkcyjnej. Jednak różnica smoków pomiędzy dwójką a trójką to nie problem wizualny, a fabularny. Smoki te są po prostu niechlujne. To trochę jakbyśmy w Gothicu 3 w jakiejś jaskini znaleźli śniącego. Bez dialogów, bez linii fabularnej, od po prostu potwór do zabicia za expa. Oczywiście przykład na wyrost, ale tak się czułem spotykając smoki w tej grze. O ile smok z Gelder ma element faktycznego odniesienia w popkulturze, gdyż niedaleko miasta Essen, gdzie mieści się studio Piranha Bytes, jest prawdziwe miasto Geldern, które związane jest z legendą o smoku z gór, tak reszta smoków, no cóż. Miło, że są, bo dają expa, ale według mnie bez smoków grałoby się tak samo, a i pewna doza logiki by została utrzymana. Różnice smoków oczywiście fabularnie mogą mieć sens, bo przecież znane nam z Gothica 2 były sługami Beliara, a te z Gothica 3 natomiast były zwykłymi smokami. No i oczywiście istnieje bardzo dużo spekulacji fanów, bo jak zawsze powtarzam, teorie to najlepsze łatki dla tej serii. Jak to, że jest to inny gatunek, albo że są to potomkowie smoków bez magicznych mocy i całe te. Same te smoki nie pasują już do klimatu dark fantasy, jakim jest Gothic 1 i Gothic 2. Lecz tutaj bardziej wchodzimy do klimatów high fantasy, ale nie tyczy się to poszczególnych przykładów, ale niemal całej trzeciej odsłony. Choć definicji high fantasy i dark fantasy jest wiele, a usystematyzowanie poszczególnych gier do gatunków jest nie lada trudnością.